Trwa ofensywa dyplomatyczna państw NATO, mająca powstrzymać imperialistyczne zapędy Rosji. O tym, jak przeciwdziałać eskalacji konfliktu, rozmawiali uczestnicy Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jak informuje sztab operacji połączonych sił zbrojnych Ukrainy, tylko dziś wspierani przez Rosję separatyści 19 razy naruszyli warunki rozejmu. Siły przeciwnika do ostrzału przygranicznych terenów wykorzystują moździerze i granatniki. Wskutek ostrzału zginął jeden ukraiński żołnierz. Trwa ewakuacja przerażonych mieszkańców Doniecka. Zabieramy to, co jest potrzebne, jedzenie na jeden dzień. Myślisz, że to może potrwać? Kto wie, nie wiemy kiedy wrócimy. Szef Ługańskiej Republiki Ludowej ogłosił powszechną mobilizację. Ogłaszam na terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej ogólną mobilizację. Należy o tym natychmiast zawiadomić Radę Ludową Ługańskiej Republiki Ludowej i rząd. W tej chwili przy granicy z Ukrainą stacjonuje około 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ta mobilizacja sprawia, że ryzyko inwazji wzrasta każdego dnia. Niepokoją także rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Dziś wspólnie oglądali je prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka. W trakcie manewrów odpalono pociski balistyczne. O sposobach na powstrzymanie działań Rosji debatowali przywódcy państw NATO w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Każde dalsze naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy będzie miało dla Rosji wysokie koszty polityczne, gospodarcze i geostrategiczne. Mówi kanclerz Niemiec Olaf Scholz, przekonując, że Rosja wciąż jest otwarta na negocjacje. Wiceprezydent USA Kamala Harris wskazała, że USA wraz z sojusznikami przygotowało już sankcje gospodarcze. W konferencji uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Niektórzy naiwnie uważają, że można się spodziewać pokojowej współpracy z Rosją. Wiem, że niektórzy na Zachodzie tak myślą, ale nie znacie Rosji. Po wczorajszej wizycie w Polsce amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin udał się dziś na Litwę. Chcę, aby wszyscy na Litwie, w Estonii i na Łotwie wiedzieli. Chcę, aby prezydent Putin na Kremlu wiedział, że Stany Zjednoczone stoją za swoimi sojusznikami. Wczoraj z amerykańskim sekretarzem obrony spotkał się prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzisiaj relacje między Stanami Zjednoczonymi i Polską nie mogłyby być silniejsze. Doceniamy, że Polska przyjęła dodatkowe 4700 żołnierzy. Sekretarz zaznaczył, że USA sprzeda Polsce 250 najnowszych czołgów Abrams. Wcześniej polski rząd zakupił m.in. baterie rakietowe Patriot i myśliwce F-35. Prawo i Sprawiedliwość dba o rozwój polskiej armii, zapewniał szef MON-u po środowym i czwartkowym posiedzeniu ministrów obrony państw NATO. Koncentrujemy się na rozwoju liczebnym Wojska Polskiego, koncentrujemy się na tym, żeby wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesną broń. Wczoraj prezydent Andrzej Duda uczestniczył w wideokonferencji z przywódcami Stanów Zjednoczonych i państw NATO. Jak podkreślił, państwa NATO są zjednoczone. Sytuacja zbliża się do punktu, którego wszyscy się obawiają i który może być uważany za punkt krytyczny. Jesteśmy jednością, jesteśmy zdecydowani, jest twarde stanowisko. I agresor, jeżeli dojdzie do agresji, może być pewny, że będzie bardzo twarda i bolesna odpowiedź. We wtorek prezydent przewodniczył posiedzeniu Rady Gabinetowej. Szefowie resortów raportowali, jak wygląda przygotowanie Polski na różne warianty konfliktu. Obywatele mogą czuć się bezpiecznie. W każdym przypadku będzie odpowiednia reakcja. W razie potrzeby Polska zapewni bezpieczeństwo uchodźcom z Ukrainy, którzy mogliby przybywać na nasze terytorium, szukając tutaj schronienia, szukając tutaj pomocy, szukając tutaj bezpiecznej przystani. Polski rząd przyjął także specjalną uchwałę ustanawiającą rządowy program Pomoc dla Ukrainy. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym uchwałę ustanawiającą rządowy program Pomoc dla Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki powołał zespoły międzyresortowe do spraw przyjęcia przez Rzeczpospolitą uchodźców napływających z Ukrainy oraz do spraw przyjęcia przez Rzeczpospolitą rannych z terytorium Ukrainy. Poinformował
poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ofensywę dyplomatyczną w sprawie Ukrainy prowadzi prezydent Andrzej Duda. Jak zaznacza socjolog Grzegorz Wiński, polskie władze prowadzą rozważne działania, nie zapominając o wzmacnianiu własnej siły bojowej. Nikt nie ma złudzeń, że NATO w 100% będzie gwarantem naszego bezpieczeństwa. Bardzo dobrze, że rząd polski podejmuje tego rodzaju zakupy i rozmowy z innymi krajami, aby nasza armia była jak najlepiej wyposażona. Bo historia pokazuje, że państwo z dobrze wyposażoną armią może liczyć na większy posłuch wśród innych krajów.